Najmłodsi suwalscy filmowcy odebrali dziś nagrody za swoje produkcje. To laureaci konkursu Prosto ze Szkoły, który po raz drugi zorganizowali komendant miejskiej policji w Suwałkach, prezydent Suwałk i miejscowy starosta. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mieli nakręcić filmy promujące pozytywne wzorce zachowań, wolne od uzależnień i zdrowy tryb życia oraz zasady bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach. Najmłodszym pomagali ich nauczyciele i rodzice. Tytuł filmu to Podwórkowi detektywi i opowiada o tym, jak bezpiecznie się bawić na placu zabaw. Chodzi o to, ten film pokazuje, jak najbezpieczniej tak się bawić na placu zabaw. Pomysł był taki, że tutaj zebrałam dziewczyny, żeby zechciały spróbować swoich sił w zrealizowaniu takiego filmu. I to był ich pomysł, bo wszystkie teksty, które są w filmie, to są ich autorstwa. Pomysły z wycinankami też wspólnie wycinałyśmy, bo to jest taki film, który ma troszeczkę takiej fabuły aktorskiej, a trochę takiej produkcji poklatkowej w ogóle, takie wycinanki są. Świetnie. Wydaje mi się, że dziewczyny się świetnie bawiły w trakcie kręcenia tego filmu. Dziś w Cinema Lumière organizatorzy zaprezentowali produkcję, a najlepszym filmowcom wręczyli dyplomy i nagrody. To taki nasz mały, suwalski odpowiednik festiwalu w Cannes, żartował Krzysztof Kapusta, oficer prasowy suwalskiej policji. To już druga edycja naszego programu, Prosto ze Szkoły. Jest to realizacja młodych ludzi filmów dotyczących bezpieczeństwa. Tak najogólniej to ujmując, z roku na rok przybywa nam tutaj i laureatów, i producentów, bo tak to trzeba nazwać, co prawda to takie nasze małe Cannes, ale filmy zyskują coraz więcej treści, są coraz bardziej wartościowe. Myślę, że młodzież i dzieci, bo to gimnazjaliści, szkoła podstawowa, widzą zagrożenia własnymi oczami. To nie naszymi osób dorosłych, tylko właśnie jak spostrzegają to oni, młodzi ludzie.